Cześć, z tej strony Mr. Myszor i dzisiaj, jak widzicie, jest ze mną Pietrzej. Witamy Was w kolejnej recenzji tabaki. Produktem, który będę dzisiaj recenzował, jest Civet Extra Fine od Bernarda. Jako, że na początku trzeba pisać tabakierę, no to chyba podejdę, bo ostatnio mnie ci widać. Mam nadzieję, że z tej perspektywy bardzo dobrze widać. Jak widać, tabakiera jest koloru jasno-brązowego. Standardowy napis na dole Bernard, sznuf tabak. Bardzo ładne, stylizowane na takie stary napis Civet Extra Fine. I u góry mamy napisane, że receptura tej tabaki powstała w 1915 roku. No, czyli jest to na pewno tabaka z tradycjami. Jest ona wykonywana jednak tradycyjnymi metodami. Nie ma żadnych aromatów, dziwnych rzeczy. Jeszcze może pokażę tył tabakiery, oczywiście ostrzeżenie o szkodliwości, gramatura, w pudełeczku znajduje się 10 gram. Ok, myślę, że to tyle. Tabaczka jest otwierana na taką zasłóweczkę bernardowską. Ulubiony mój typ tabakiery, jak już wiele razy wspominałem. No co, jedziemy z degustacją? Ok, w takim razie czas do opisu konsystencji. To najpierw niech Pietrzej sobie sam nasypie. No dobra. To już się kolega pospieszył. Ale kolega się pospieszył, to wtedy on potrzyma tabakierkę. A ja wam pokażę konsystencję. Mam nadzieję, że to dobrze będzie widać. Tabaka jest koloru jasno-brązowego. Zmielona dosyć drobno. Wilgotność mała bardzo. Rzekłbym wręcz, że konsystencją przypomina tabaki angielskie. Może nie jest to pył, ale jest zmielona naprawdę dosyć drobno. Ok, w takim razie przejdźmy do zażycia. Jakie wrażenie? Więc tak, myślę, że tabaka jest naprawdę wyśmienita. Po wciągnięciu czujemy takie ukłucie w nos, nie wiem, czy też to czujesz? Tak, na początku. Tak, sam początek czuć ukłucie, chociaż nie jakieś bardzo drastyczne. I na samym początku czujemy zapach drewna, takiego starego drewna bym to określił. Nie wiem, co ty tam czujesz za aromaty? No wiesz co, tak samo, drewno, takie troszeczkę wilgotne. Dokładnie, takie, można powiedzieć, podgniłe już lekko drewno. Ale co mi się jeszcze przebija? Lekka taka kwaskowość. Naprawdę jest to dosyć ożywiające. Niby to drewno jest takie ciężkie, przytłaczające, a jednak taka kwaskowość nadaje tej tabace takiego orzeźwiającego aromatu. Naprawdę bardzo przyjemna. Jest to jedna z moich ulubionych obecnie tabak. Myślę, codziennie można ją wciągać i się nie znudzi. No cóż to można więcej powiedzieć? No polecam ją naprawdę każdemu. Nawet ten, kto zaczyna z tabaku, myślę, że powinien docenić jej aromat. Jeszcze może dodam, gdzie dzisiaj nagrywamy. Są to kamienne kręgi w Węsiorach. Stwierdziłem, że tutaj leżą nasi przodkowie. Nasi przodkowie również wykonali tą tabakę, recepturę tej tabaki. Więc adekwatne miejsce, myślę, do tej recenzji jest jak najbardziej. Tak jest. Okej, to wtedy jeszcze przejdźmy do oceny. Ja za tabakę daję 5 i za tabakierę daję 5. Jak już mówiłem, ulubiona moja tabakiera, ulubiony rodzaj. Tabaka również jest wyśmienita, naprawdę polecam każdemu. Ja także, smakuje mi. A co na 5? 5. No to widzę, bardzo dobra zgodność. Myślę, że recenzja Wam się spodobała.